Dzień dobry wszystkim w kolejnym filmie. Dzisiaj taki króciutki filmik, bo chciałem wam pokazać, jakie kiwano urosło. Przeoczyłem dwa duże owoce z boku tej kępy, kurde. Pokazywałem wam takie niedorostki tak naprawdę, a z boku okazało się, że wielkie ogórki są. Pomidorki, zobaczcie, jak pomidorki urosły. Idą na potęgę. Figa to samo. Pamiętacie z poprzednich filmów, jak zaczynała ten sezon? Dobre pół roku, pół metra przyrostu przez ten okres. Ale dobra. Zobaczcie na to. Zobaczcie, jakie wielkie kiwano. Jedno. A tutaj drugie. Ja ich po prostu nie zauważyłem. Pokazywałem wam te mniejsze owocki. Bo on ma masę małych owoców. Takiej wielkości tego. A umknęły mi to na krzaku mojej uwadze. Te giganty. Zobaczcie, jaki byk. Jeden. I tutaj wyżej jest drugi. Super. Mówię, te bezpośrednio w słońcu rozwijają się o niebo lepiej. Chociaż mówię, tu jest mnóstwo owoców na różnych etapach rozwoju. Są te wielkie, są średnie, są małe. Także wydaje mi się, że przez cały sezon będą po prostu zbiory. No to tak szybciutko jeszcze wam pokażę, co tu się w szklarni zmieniło. Pomelo urosły. I to bardzo. Już je widać. Papajka. Figa caryca, którą mam w donicy, a która mi w zeszłym roku owocowała. Miałem bodajże 7 owoców z niej. Też zobaczcie. Od tej zdrewniałej części. Tu w tym miejscu. Przyrosła już tyle w szklarni. Mam jeszcze jedną na dworze. Tamta troszeczkę słabiej rośnie. Ale rośnie. Widać. Widać, że rośnie. Zebrinka. Pomalutku. Ale do przodu. No i jeszcze jedna ciekawostka. Zaczyna puszczać mi Archontophenix Alexandrea. Nowy listek. I bardzo fajnie. Ale nic, ten film miał być króciutki i dotyczyć wyłącznie kiwano. Także jeszcze raz pokażę wam, zobaczcie, jakie wielkie ogórki. Fajnie, będziemy niedługo próbować. Miłego dnia wam życzę, cześć.